Cześć, jako ratownicy szczecińskiego WOPR chcemy Was zaprosić do głosowania w szczecińskim budżecie obywatelskim. W tym roku złożyliśmy projekt pod nazwą WOPR patroluje i Was pilnuje. Jest to projekt lokalny w dzielnicach Stare Miasto, Nowe Miasto, Wyspa Pucka. Projekt numer 10. W tym filmie chcemy Wam pokazać nasz obszar działań, jego specyfikę i różnorodność. Przedstawimy Wam problemy, z jakimi się mierzymy i jaki mamy plan na ich rozwiązanie. Zapraszamy do oglądania. W ramach projektu planujemy zakup pojazdu typu quad wraz z niezbędnym wyposażeniem ratowniczym. Torba medyczna R1, defibrylator AED, latarki, lokalizatory GPS oraz inny podręczny sprzęt ratowniczy. Jesteśmy na kąpielisku Dziewoklicz. W sezonie letnim to miejsce tętni życiem. Odbywają się tu zajęcia, ćwiczenia oraz kursy ratowników wodnych. W sezonie kąpielowym ratownikom przyda się pomoc, na przykład w przewodowaniu skutera wodnego, organizacji i budowie plaży strzeżonej, a także podczas akcji ratowniczych i ewakuacji poszkodowanego pod bramę kąpieliska. Pamiętajmy też o wędkarzach i morsach, którzy licznie przybywają tutaj poza sezonem. Na odbywających się na plaży kursach ratownika wodnego pokażemy i zainteresujemy młodych adeptów ratownictwa wodnego sprzętem, jaki wykorzystuje się na kąpieliskach na całym świecie. Wyspa Pucka to bardzo wymagający obszar, jeśli mówimy o akcjach ratowniczych. Lasy, pola i tereny bagienne to charakterystyka tego miejsca. W takich warunkach zwykły samochód nie da sobie rady, a mobilność ratowników jest ograniczona. Obszar ten jest zagrożony podtopieniami, a quad będzie idealnym pojazdem wsparcia podczas ewentualnego wystąpienia klęski żywiołowej. Z takimi sytuacjami mieliśmy już do czynienia i wiemy, że taki sprzęt się sprawdza oraz umożliwia szybszą ewakuację ludzi, którzy znaleźli się w niebezpieczeństwie. Bulwary, Łasztownia, Dźwigozaury. Każdy mieszkaniec Szczecina tutaj był i zna te lokalizacje. Niestety nasi ratownicy znają ciemną stronę tych miejsc. Dlatego pamiętamy o prewencji i zapobieganiu wypadkom nadwodnym. Prowadzone przez naszą organizację akcje profilaktyczne są już znane. Co roku organizujemy na bulwarach imprezy takie jak piknik z WOPR-em, czy bierzemy udział w WOŚP. Pokazy na wodzie i akcje społeczne także nie są nam obce. Dlatego podczas wszystkich tych działań taki sprzęt na pewno się przyda i urozmaici imprezę. Pomoże on także w zabezpieczeniu mniejszych imprez, jakie się tutaj odbywają. Biegi czy triatlon, gdzie głównym atutem będzie czas dotarcia na miejsce zdarzenia. Wały Chrobrego to tutaj odbywają się największe imprezy w naszym pięknym mieście. Podczas takich wydarzeń, których w Szczecinie nie jest mało, zawsze spotykamy się z ogromnymi ilościami turystów. Karetka pogotowia, aby dotrzeć do poszkodowanego w tłumie, porusza się bardzo wolno. Patrole piesze ratowników także mają ograniczoną mobilność. Pojazd typu quad zdaje się idealnym rozwiązaniem w tego typu przypadkach. Aby bezpiecznie i szybko dotrzeć do poszkodowanego, dostarczyć ratowników oraz niezbędny sprzęt, udzielić pomocy i ewakuować z miejsca zdarzenia, na przykład do punktu medycznego. Chcemy jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo podczas takich wydarzeń, zacieśniać współpracę z innymi służbami i wspierać ich także od strony lądu w trudnych sytuacjach. Mamy nadzieję, że w jasny i przejrzysty sposób przekazaliśmy Wam główne argumenty, które przekonały Was do zagłosowania na nasz projekt.
WOPR patroluje i Was pilnuje. Projekt numer 10. Stare miasto, nowe miasto, Wyspa Puczka. Prosimy o Wasze głosy. Razem przyczyńmy się do poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście.